Selekcja materiału w reportażu i jego montaż to jest coś, co jest zmorą wielu reporterów. Niektórzy świetnie zbierają materiał, mają świetne ucho, ale nie umieją tego materiału potem tak nim gospodarować, żeby wyszedł fajny tekst. I są reporterzy, którzy oddają swoim redaktorom, ja też jestem redaktorem, oprócz tego, że jestem reporterem, wszystko, czego się dowiedzieli, wszystko piszą, oddają jakieś ogromne teksty, z których trzeba potem wyciąć 80%. Więc ja powiem tak, powiem może o swojej metodzie, jak ja selekcjonuję materiał, ale jeszcze jedna ważna uwaga. Reporter najczęściej wykorzystuje maksymalnie 30% materiału, który zebrał. 70% rzeczywiście idzie do kosza, z tym, że czasami robi to redaktor właśnie, jak reporter nie umie sobie poradzić, ale to jest hańba na honorze reportera i powinien umieć sobie ten materiał wybrać, wyselekcjonować. I teraz tak, jedni mówią, że wolą notować niż nagrywać, ponieważ jak notują, to od razu selekcjonują materiał, to znaczy notują tylko to, co najciekawsze, to, co ich ujęło, prawda? Jakoś złapało. Inni mówią, że wolą jednak wszystko nagrać, dlatego że boją się, że stracą jakieś fajne zdanie właśnie, że to ucho zawiedzie i lepiej to wszystko mieć nagrane. No, ale jak macie to nagrane, no to potem strasznie ciężko nieraz wyselekcjonować. Ja czasami notuję, ale jak jestem na przykład w Czechach, kiedy zbieram materiał po czesku, wolę nagrać, bo zawsze mam wrażenie, że może czegoś nie dosłyszałem, może coś sobie źle przetłumaczyłem. Wolę mieć ten materiał nagrany, tylko jak on jest nagrany, no to jest go strasznie dużo. I ja przyznam się, że przepisuję go z taśmy, znaczy już teraz nie z taśmy, tylko z dyktafonu cyfrowego i przepisując od razu selekcjonuję, od razu staram się wybrać to, co wydaje mi się najciekawsze i najważniejsze, nie pisać wszystkiego. No ale przepisując też często nie wiem, jak zacznę pisać, co mi się przyda, a co nie, więc zdarza mi się, że przepisuję wszystko i wtedy pomagam sobie czymś takim, bo są takie tematy, na przykład, z których ja mam przepisane dwa zeszyty grube formatu A4 i jeżeli mam to wszystko przepisane, biorę wielką płachtę papieru, na której robię remanent tego, co mam, jakby spis tego, co mam, czyli z tych rzeczy, które mi mówią bohaterowie, sobie robię takie hasła, prawda, tam, prawda, ktoś tam o czymś, a ktoś inny o tym samym, robię hasła, numeruję strony w tych zeszytach i po prostu robię sobie taki indeks, tak jak właściwie w książce się robi, indeks danego tematu. I potem mam taką wielką płachtę i jak już mniej więcej sobie zaplanuję ten reportaż, jak on ma wyglądać, to z tej płachty widzę, gdzie mam wypowiedzi na dany temat lub jakieś notatki na dany temat i szukam tego i wpisuję do tekstu. No, tyle to niestety trwa, długo to niestety trwa, natomiast do tego musi być plan, jak wspomniałem. Bardzo dobrze jest sobie zrobić plan reportażu, dokładnie taki jak w szkole, jak do szkolnego wypracowania, jak ten tekst ma wyglądać. Oczywiście musimy pamiętać, że budowa reportażu się różni od budowy wypracowania szkolnego, choćby już początkiem. Nie piszemy w reportażu, tak jak w wypracowaniach, prawda, że Jan Kochanowski był najwybitniejszym poetą polskiej epoki odrodzenia, to nie. Jeśli piszemy tekst o pani, która karmi 628 kotów, a z tego 43 koty ma w domu, to nie piszemy, że pani Janina Kochanowska jest najwybitniejszą przedstawicielką karmicielek kotów na naszym osiedlu. Nie. Tak nie zaczynamy jak w szkole. Możemy zacząć od jakiejś sceny. Może to być najmocniejsza scena. O! I to nam na przykład pozwoli sobie ułożyć materiał i go wyselekcjonować. Wybieramy sobie z tego tematu, który żeśmy opisali, coś, co jest najmocniejsze, najbardziej ciekawe, najbardziej zaskakujące i zaczynamy od tego, piszemy to i potem zastanawiamy się, jak ułożyć ten materiał, żeby go dopełnić. A może mamy dwa najmocniejsze momenty i może z jednego warto zrobić wstęp, a z drugiego zrobić puentę i koniec. I wtedy piszemy sobie ten początek, piszemy sobie ten koniec i zastanawiamy się, jak doprowadzić fabularnie od tego początku do tego końca. Też tak można. Może to, co jest najbardziej zaskakujące i najmocniejsze, powinno się pojawić gdzieś w środku. No w każdym razie użyłem, nie wiem czy zauważyliście, takiego określenia gospodarowanie materiałem. Naprawdę nim trzeba gospodarować. To jest troszkę z tym reportażem tak jak, nie wiem, dziewczyna się ubiera na imprezę, prawda? Więc zastanawia się, co włożyć, co jest dodatkiem, co jest najmocniejszym punktem, co jest jakby tłem, prawda? Co jest... No, to troszkę trzeba o tym pomyśleć, troszkę trzeba mieć talentu malarza, myślę, troszkę... Może powiem tak, że bo jeszcze mówiłem na początku o cechach reportera, ale to jest ważne przy tym pisaniu, przy tej selekcji, że ten, kto z natury jest fajnym opowiadaczem, na przykład na imprezach, jeśli jesteście i są osoby, które fajnie opowiadają, to prawdopodobnie oni są kandydatami na reporterów. Taka osoba, która umie opowiadać, wie, jak tutaj, prawda, w kuchni na imprezie w 3 minuty opowiedzieć historyjkę tak, żeby cała impreza się zeszła do tej kuchni, żeby jej słuchali, prawda? Jeśli nie macie takiej umiejętności, jeśli nie jesteście dobrymi opowiadaczami, no to może być trudniej. W każdym razie ta praca nad budową tego reportażu, który już ma być napisany, to jest troszkę taka tajemnicza alchemia. To nie da się tak tego rozłożyć na czynniki pierwsze. No po prostu albo ktoś ma dobry talent do opowiadania, albo nie ma. Ale tak jak mówię, można sobie troszkę pomóc. Podglądając innych. Bardzo ważne jest, żeby czytać reportaże innych reporterów, bardziej doświadczonych i jak czytacie cudze teksty, może to być w dodatku Gazety Wyborczej duży format czwartkowy, bo to jest dodatek reporterski, mogą to być książki reporterskie Wojciecha Tochmana, Jacka Hugo Badera. Warto się od nich uczyć, warto podglądać, jak zaczynają tekst, jak kończą tekst, jak charakteryzują bohaterów, jak dzielą bohaterów, czy na przykład opisują wszystkich bohaterów, których mają, powiedzmy mają 7 bohaterów, czy opisują wszystkich na przemian równocześnie, czy na przykład opisują każdego bohatera po kolei. Bo może, jak macie kilku bohaterów do jednego tematu, do jednego problemu, to może można tekst ułożyć tak, że nie, że każdy z tych bohaterów mówi o wszystkim na dany temat, tylko wybieracie, do każdego bohatera dopisujecie problem. Na przykład każda z tych 7 osób mówi o jednym aspekcie jakiegoś tematu. I wtedy to będzie strasznie fajna linia fabularna, że co człowiek, to nowa odsłona. Pamiętajcie, co pisał Isaac Singer. O, polecam wam takiego to był żydowski pisarz polskiego pochodzenia, urodził się w Polsce. Isaac Singer miał taką zasadę w pisaniu opowiadań. Jego opowiadania warto czytać, żeby się uczyć pisania reportaży. Miał taką zasadę, że każdy następny rozdział, każdy następny akapit musi przynieść coś nowego. Nie może być powtórzeniem tego, co było. Także tak budujcie, tak selekcjonujcie materiał, żeby to, co po kolei piszecie, było nową odsłoną, nowym zaskoczeniem. A jeśli ten każdy nowy akapit nie jest zaskakujący, nie przynosi nic nowego, to zmieńcie temat. To znaczy, że może ten temat nie spełnia naszych oczekiwań.